Maneczko, witam was bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony Cinas, to jest kolejny odcinek z Overwatcha. Dzisiaj sobie połapiemy haksy trochę. Spróbujemy ocenić, czy oszukiwali, czy też nie. Spróbujemy to zrobić w miarę sensownie. To znaczy, że nie będziemy oceniać wszystkich za haksy, jeżeli nie będziemy mieli jakiejś pewności stuprocentowej. A tak przy okazji chciałem przeprosić was za brak odcinków, ale niestety ostatnio mam problemy z internetem, nawet nie mogę normalnie grać. No i przy okazji chciałbym też właśnie wam podziękować za to, że wbiliście już ponad 30 subskrypcji pod jednym filmem, prawie 2000 wyświetleń, także flash nieudany tutaj ze strony Suspecta. Nie wiem, po co ten smoke. On był chyba zupełnie, znaczy nie spotkałem się jeszcze z taką taktyką przechodzenia przez smoki na shifcie. Przecież jakby tu jednak się ktoś wcelował, bo no chyba ten smok miał to na celu, że jak się ktoś wceluje, to... Okej. No tak dziwnie on to zrobił, no ale spoko. Cały czas trwa dalej, rozgrywka jest 2-2. 2 CT pilnuje B, on wchodzi na A, także... Może tu coś być, tym bardziej, że tutaj jak będzie wychodził, bo chyba tak planuje wychodzić tutaj midem, to no właśnie, może się na kogoś natknąć. Idzie, zmienił zmienił Kałacha na P90. Nie wiem, czy to jego lagi, to w ogóle przeskoczenie, ja nie wiem. Zobaczcie, no, to są chyba jego lagi, nie moje. No, nie, on coś ma, on ma 107 pingu, zobaczcie jak strzela. U nich bot rattle i to już jest bot. Ma 007, a on napierdala jak głupi po prostu, nie? Alfa też ma 2.1.12, no ale bez przesady. To co on robił tutaj? Gdzieś na takim pingu? Ludzie. Czy to nawet wiecie co? No, to mi nie wygląda nawet na smurfa jakiegoś specjalnie. Bo smurf to chociaż wiecie, by chodził powoli, gdzieś tam próbował się sprawdzać wszystkie miejscówki. On w tym momencie sprawdził dwie miejscówki, wychodzi jakby tu. Czekał na niego przeciwnik. Sprawdźmy, gdzie na niego czeka przeciwnik. Shorty, a gdzieś tam na side, prawda? Aha, ładnie się wcelował. No i teraz dostał info, że jest na shorcie. Wallhacka podejrzewam, że nie ma, ale no jakby trafił, to nie. To już wiem, że to. To w ogóle to wcelowanie bez sensu, przecież. To podskoczenie jego było bez sensu, no ale zobaczmy. Na moje on coś może mieć, bo kurde, te strzały takie dziwne, może to kwestia... Aha, spoko. Może kwestia po prostu tego, że gdzieś tam ping i to tak na pingu wyglądało. Obił kogoś, chociaż nie, ale też antyterroryści mają skara. No w ogóle nie gra jakby drużynowo, on pieniądze ma, no to... pieniądze ma, no to gra i w ogóle on coś ma, no widzicie, on coś ma z racji też takiej, że no ludzie wychodzą, co to za night w ogóle był. Wallhacka może nie mieć, ale jakiegoś tutaj widzę. A Pelikan i Rattle to są boty, także widzicie, no ludzie już wychodzą albo ich kikują. Już nie sądzę, no zobaczcie jaki. Ni to silver, ni to kurna, ni to nic, no bo... Dobra, frog wreszcie padł, to bot go zabił, fajnie. On dalej idzie na tą AWP, tą zabójcią, tą... Plecą robią... Nie no, wspaniała kontrola full auto. Nie wiem, czy on ma jakiś no recoil może, czy jakiś... Wow. Zobaczcie. Ten albo jest faktycznie smurfem, albo jakiegoś aimoma, no to w momencie, kiedy już... No nie wiem, cały czas ma tego pinga takiego głupiego, ale już chyba troszkę mniejszy, bo aż tak to nie boli w oczy. To te pierwsze rundy, które widzieliśmy, no były naprawdę... Już to była jakaś beznadzieja, no widzicie? Teraz jakoś to tak chyba lepiej strzelam. Wtedy to przeskakiwało mu.
No ale nie, no nawet nie próbuję. No zobaczcie, gdzie te pociski leciały, on nie próbuje tego kontrolować, więc... O, jest taki przeskok na głowę i potem to już leci gdzieś w pizdu wysoko, zupełnie nie tam, gdzie powinno. Wy wiecie, jeżeli jesteście smurfem i strzelacie głowę, nie? No to generalnie macie tą świadomość, że może wam nie wejść pierwszy strzał i próbujecie chociaż... No spoko smoke, spoko fire. No macie tą świadomość, że pierwszy pocisk może nie być, więc na pewno próbujecie kontrolować to fallouta. On gdzieś tu, o, pierwsze dwa pociski mu nie weszły, zaraz trzeci wszedł i reszta idzie gdzieś tam nie wiadomo gdzie. No widzicie? On tego nie kontroluje w zupełności. Znaczy w zupełności, no, nie tak, że totalnie nie kontroluje, ale gdzieś tam nie powinno to latać, o. Ile on ma? Przecież on prawie same heady strzela, to prawdopodobnie nie ma ustawionego aima na awkę i po prostu z awki coś pozabijał. Tak mi się wydaje, no bo po prostu jest niewiarygodne to, co on robi. Ja rozumiem, no to, że antyterroryści słabo strzelają, spoko, no gdzieś tam Violet Kiwi tam się nie popisują również, no w sumie, jak oni się mają popisać. Tu skanował ładnie. Albo ma coś takiego, że gdzieś tam tylko jeden strzał w głowę ma wpaść, nie? No tak jak mówiłem. No to no, antyterroryści w ogóle nie popisują. To mógł się wcelować, nie powiedziano, że nie, ale... Także tak dziwnie, trochę wygląda na IMA, trochę na złą grę antyterrorystów. To, tak jak w tym przypadku, ale w przypadku odbijania BS-a czy coś, no to... Myślę, że oni się źle nie zachowują, no na shifcie próbuje podejść, zeskoczyć, a on i tak wie skąd przyjdzie, o zobaczcie. No tutaj wychylenie było to totalnie na miejscu, nie? No bo... O. Zobaczcie, gdzie jego pociski lecą, no. W tym momencie jego pociski leciały tam, aż o tu. Tu. W momencie, kiedy próbował właściwie skontrolować to fallout, to one były wszędzie, te pociski. No albo ma coś, że najedzie, no albo ma takiego triggera, że jak... Zobaczcie, jak on strzela z tego. Bo jak najedzie celownikiem, to musi automatycznie strzela. No nie, no to przecież... Nie, no bez przesady, kurde. Nie, no bez... To, że tutaj miał jakieś info, no to znaczy info sam zginął od niego, no to prawdopodobnie wiedział, nie? Info z pierwszej ręki, ale kurde. Na moją coś ma, no to nie jest nawet gra globala. Nie wiem, jak to powinno wyglądać na tym tickrate'cie, znaczy nie tickrate'cie, tylko no to demko jest trochę spowolnione, wiadomo, plus gdzieś tutaj jego ping 106. No ale chyba bez przesady, co? Zobaczcie, jeszcze go tak ustrzelił dziko, no na moje... Wspomaganie celowania miał. Z polem widzenia niekoniecznie, bo jeżeli miał wspomaganie celowania, to mógł przez ściany też celować, także to na moje miał. Na moje miał i to jest w ogóle bez żadnego tutaj bez wątpienia, no bo kurde, tego strzały dziwne takie były, znaczy dziwne tego strzały w ogóle były wszystkie takie zbyt szybkie, zbyt dziwne i w ogóle... Dobra, niech to się pobierze, ja zaraz wracam. Dobra, widzę, że nam się pobrał demko, możemy z powrotem powrócić do łapania haksów i zobaczymy, co tym razem się wydarzy i jaka mapa, czy znowu mapa Dedas 2, ulubiona mapa cheaterów. Znaczy, w sumie może... Nie, no to wynika i z Overwatchy i w ogóle z moich doświadczeń, że tak powiem, z gry, że gdzieś tam zawsze tak było, że cheaterzy grali na Dash 2, dlatego to już jest przeze mnie znienawidzona mapa i bardzo rzadko ją gram. Ale teraz zauważyłem, że na Mirka się chyba też przerzucają mocno na Mirage, bo co gram mecz, to potrafię ugrać 14-0 i zaraz potem tajemnicza blokada, nie możemy ugrać ani jednej rundy. Trochę dziwne. No ale tak bywa. W tym przypadku widzę, że tu ktoś chyba... Jak to tu wygląda? A, to mi się tu wydawało, że pojawiło się, że gość nie ma niku.
To wygląda mi trochę na właśnie rozgrzewkę, dlatego przewiniemy to razy 1000. Koniec rozgrzewki i mamy. Rozpoczął się mecz. Suspekt biegnie na B, jedna osoba na A, dziwne, wraca się na A. Tak też myślałem, bo przecież nie może być tylko jedna osoba broniąca bombside'u. Chyba, że ktoś jest naprawdę ogarnięty i bardzo lubi ten bombside. No i widzę wjazd B, totalny, już jeden terrorysta nie żyje. Vulture bardzo ładnie to rozegrał. Zigzag zabił tego Vulture'a, ale zebra. Dokończył dzieła zniszczenia. W tym momencie to ja widzę, że on nawet dobrej głowy nie umie strzelić, chociaż sytuacja nie załatwia, no ale teraz już mógł sobie poradzić, nie zrobił tego. Przegrali antyterroryści, no i The Suspect idzie znowu na B. On chyba bardzo lubi to B. Mapa Cobblestone nie jest moją ulubioną mapą, więc jeżeli nie będę znał jakiejś nazwy miejscówki, także wybaczcie. Tym bardziej tutaj, na tych schodach, to dodane zostały ostatnio, kiedy była aktualizacja tej mapy i nie wiem, czy to się dokładnie schody nazywa. Teraz dostał ładną głowę i antyterroryści ugrali za niego. No jest na razie słaby, 0-0-2, nic nie robi, ale z Diglem. Także było ciężko. Teraz mógłby się coś popisać gdzieś tutaj. Z tym P90 dziwnie wychyla, ni to schodkowo, ni to nie. Ten kat w ogóle jak mu wyskoczył, nie? Tak trochę z Prefire'em, a nie miał prawa go usłyszeć. Być może właśnie ten Fulcz mu tam gdzieś, że tak powiem, narobił hałasu za niego i może się spodziewał właśnie, że on będzie tam szedł, ale czegoś takiego nie słyszałem, bo mam na jedną słuchawkę grę zrobioną. Pewnie dlatego. No teraz już powinien dostać info, gdzie jest Vulture. Zigzag sobie poradził z nim, ładny headshot z maga. No i widzimy tylko jeden frag z P90, nic nie możemy na ten temat powiedzieć. Możemy tylko powiedzieć, że skinów nie ma, chociaż nie, miał P90 elitarny. No ale DM-ki skina nie ma, także... I nie był to jakiś drogi skin. Zobaczymy, co zrobi. Będzie skanował, czy nie. Smoke tak słabo rzucony, jakby się ktoś ładnie zawką ustawił, to by się mógł zdziwić. Ale szafki nikt nie ma, no to też mogłoby być trochę niemożliwe by było. Ale widzę, że kat zabił Turusa, ale lamp oddał za to Ustrysiowi. Ustrysiowi. No i zobaczymy, bo w ogóle jest wejście pod A, on stoi na B. Pod B jest tylko jeden terrorysta, pod A jest jeden antyterrorysta. Będzie musiał z trzema sobie poradzić. Chociaż kat już zabił lampę, to już jest bez terrorystów. Zobaczymy, co on wykoncepi. Już słyszał, że gdzieś tu Albatros może się czaić. A, to nie trafił w ogóle w plantującego pakę terrorysta. Nie wiem, czy to znowu ping taki był, czy co. The Suspect 55 pingu, więc to jakiś... Alag musiał być. Smoke fajny, spoko. Terroryści będą wchodzić gdzie? Nie wiem gdzie, bo bez paki biegną, więc nie wiadomo gdzie będą wchodzić. Jeden pod B, dwóch pod A, znaczy jeden w sumie tutaj pod midem. No i Turus już zabija, ale... No popatrzcie, nie wiem czy to, co tu się stało. Aha, czyli The Suspect jest już, nie jest ostatni, ponieważ bot lamp jest przed nim. No ale nie ruszał się. Nie ruszał się, to jest pierwsza oznaka, pamiętajcie. Teraz mógł konfigurować haksy. No zobaczymy, bo tu wychyla, no i co, i nic w sumie, słyszy, że gdzieś tam są terroryści. Nie, to bot lamp zabiła. No to w ogóle Kat też się nie popisał, bo nie mógł zabić bota, nie? Także spoko. Suspect idzie, wymieni sobie na kołaszka. Został zabity, nie spodziewał się tam zebry, który był skampiony. Sam bym się w sumie nie spodziewał. A z drugiej strony zebra się teraz nie spodziewał jego tutaj. Raczej myślał, że będzie droga wolna. I cały czas mamy napis bot suspect, chociaż on botem nie jest. Jest gorszy od bota, który ma 2-0-0. Także podejrzewam, że tutaj został skikowany, znaczy nie skikowany, raczej zreportowany za słabą grę
czy też zagrywkę mogli zreportować, mimo wszystko on nie gryfuje, dlatego jak na razie wydaje mi się, że jest czysty, znaczy ja mam pewność, że jest czysty i jego nie zreportuje za nic, bo no po prostu nie mam za co. Żeby on gdzieś przeszkadzał swojej drużynie, gdzieś tam chodził z celownikiem w dół, no, specjalnie utrudniał, zabijał swoich i tak dalej, ale no, on po prostu nie umie w to grać. Nie jego mapa, z Awką zagrał, bo to jest świetny gracz. Zobaczycie teraz, jaki to jest snajper. On zabije najpierw zebrę, potem albatrosa jak Vulture, żeby nie miał snajperów przeciwko sobie, a na końcu zabije ostrysza i kata i to będzie jego ace, zobaczycie. Z Awką on potrafi grać. On już wie, że jeden terrorysta jest pod B, chociaż Flut zabił mu kata, więc będzie ciężko. On tu jest wcelowany, ale chyba rezygnuje mimo wszystko. Bez sensu, bo teraz w dwóch patrzyli jedną miejscówkę, teraz jeszcze czaj, chyba że musi patrzeć inną. No ale bez sensu trochę ADHD ma, bo jak on ma oddać celny strzał w tym momencie? Bomba jest pod B, podchodzi. Tutaj widzę, chyba dropem będzie schodzić. Bomba. A co do innych terrorystów, inni terroryści to w ogóle nie grają. Chyba gdzieś się rozstawili, czekają na skróty i będą czekać aż jeden czy dwóch antyterrorystów skróci. Podejrzewam, że oni jeszcze z tymi scoutami też będą gdzieś tam kampić. Ale zobaczymy. Znowu patrzy tą samą pozycję co jego kolega. No mają w ogóle pakę. Gdzieś tutaj dropem próbował przejść w międzyczasie, ale mu się nie udało, więc mają pakę, mogą patrzeć, ale tak jak ja patrzę, to w ogóle nikt się nie próbuje tutaj podejść po tą pakę. Nikt nie próbuje w ogóle cokolwiek zrobić, gdzieś tam przemieszczają się ci terroryści, ale ładnie, tak jak mówiłem, czekają na skróty, ładna głowa tutaj Vulture'a. No dobrze, jest aspekt wcelowany. No już wie, że stamtąd strzelają. Jeszcze, no kawałek do przodu i to by był jego frag. Ale niespecjalnie, no nawet niespecjalnie się szczalił, zablokował się o coś, także na moje czysty bez wątpienia, niewystarczające dowody wszędzie. Przesyłamy werdykt. No był po prostu słabszym graczem, który miał słabszy dzień i tak dalej, także w tym odcinku to by było na tyle. Komentujcie, subskrybujcie i ja się będę z wami żegnał. Na razie, cześć, pompa. Nie zapomnijcie zostawić łapki w górę. No i to chyba by było na tyle, bo tylko tyle chcę od was. Łapkę i komentarza. Także na razie, cześć.